Cześć wszystkim, widzimy się ponownie, tym razem w czwartym odcinku z odbudową EOS-a. Jak wiecie, ostatnio robiliśmy tył, dzisiaj wrzucamy na tapetę przód oraz wnętrze. Także pokazuję Wam, jakie mamy części i lecimy dalej z tematem. Mamy już lampy biksenonowe, niestety na razie przedliftowe. Mamy mocowania lamp, mocowania błotników, zbiornik spryskiwaczy, nadkola, mocowania maski, maskę, jak i błotniki, które są za maską. Mamy także linkę maski, której nie brakowało, oraz zderzak. Już poliftowy, niestety na razie niekompletny, więc muszę dokupić jeszcze sporo fantów, które niestety kosztują kupę siana. Ale jak widzicie, komplet części praktycznie jest. No i jak myślicie? Dobrze to wygląda. Nie ma w ogóle porównania do frontu EOS-a. Ale teraz tak. Na razie mamy lampy przedliftowe. Planuję znaleźć poliftowe, ale nie jest to proste zadanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i niestety jest to koniec z częściami plug and play. Teraz będzie trzeba się zabrać za rzeźbę. Czyli zrobienie fartuchów, błotników i maski. Czy może inaczej, maska będzie pasować, także będą fartuchy i błotniki. Zaraz się przyjrzymy, jak to wygląda z bliska. No i co powiecie? Teraz to dopiero wygląda. Myślałem, że uda się założyć maskę, przynajmniej na jedno mocowanie. Niestety wszystko się różni, także maski nie otworzymy. Możemy jedynie sobie popatrzeć, jak wygląda na chwilowym spasowaniu. A za chwilę ściągam maskę i pomierzymy błotniki. No jak widać, front sirko kończy się tu, a EOS-a tu. Co prawda widziałem taką rzeźbę EOS-a, że ktoś potrafił wyciąć ten kawałek i dorobił sobie przedłużkę z tego, stawiając ten fartuch. Ale nie wiem, czy to ma większy sens, ponieważ wtedy trzeba przerabiać maskę, a cięcie i spawanie maski wydaje mi się słabym pomysłem. Jeszcze jedna różnica, a raczej brak, którego nie ma w EOS-ie, to mocowanie lampy, które jest tutaj. Raczej tutaj powinno być, a nie ma. Oczywiście takie mocowanie to pierdoła. Dwa zgrzeby i będzie na miejscu. Zrobimy teraz jeszcze małe porównanie błotników, jak się uda. Tu mamy błotnik z EOS-a, a tutaj błotnik z Sirocco. Co się pierwsze rzuca? Sirocco. Dół jest ewidentnie krótszy. Tutaj mamy dodatkowe przetłoczenie. I oczywiście kształt lampy. Mamy ewidentne wcięcie, którego nie ma w błotniku EOS-a. No a tak wyglądają dość podobnie. Z tego, co się orientuję, to błotnik będzie trzeba ciąć w taki sposób, że mniej więcej odtąd pojedziemy w dół. Tu pójdziemy po rancie i ta część zostanie z Sirocco, a ta z EOS-a.
Spróbujemy zaraz to przymierzyć na aucie, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. No dobra, mogę wam pokazać różnicę na pierwszy rzut oka. Po założeniu błotnika Sirocco mamy taki brak. On dość spory. Tak samo od góry, gdzie brakowało z centymetra. Jeśli chodzi o linię schodzenia maski, jest taka sama, tylko ciuteńkę niżej. Dobra, to temat błotników musimy na razie zamknąć. Bez fartuchów nic nie zdziałamy. Jeśli chodzi o mocowanie maski, to w Sirocco będzie gdzieś tu. Czyli jak widać, przesunięcie jest około 7 cm. No myślę, że na chwilę obecną mogę zabrać się za wnętrze. A tematanie blacharkami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ostatni rzut okiem na stare wnętrze i zaraz trochę się zmieni. No jak widzicie, rozbiórka jest to dość szybki temat. Teraz składam wszystko do kupy i na końcu zabiorę się za kierownicę. I jak? Widać różnicę? Teraz wnętrze wygląda w końcu tak, jak powinno wyglądać. Ale to jeszcze nie koniec. Bo w międzyczasie, kiedy składałem to wnętrze, doszło jeszcze parę elementów. Będą inne zegary, inne radio i inna gałka. To, czego nie było widać na filmiku, to podstopnice. Ale ciężko było to nagrać.
Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Nie ma co więcej kombinować. Front śledzi. A przynajmniej kawałek frontu. Teraz kolejny odcinek, to już blacharka. Także najciekawsze dopiero się zaczyna. Do zobaczenia, cześć.